Cześć, z tej strony Zuza, a to jest moja szuflada i moi drodzy, po udanym urlopie opowiem Wam, co się wydawało u nas w kraju w zeszłym roku. Jak wiecie, ja przepadam za takimi statystykami dotyczącymi rynku wydawniczego. Bardzo mnie interesuje to, co czytamy, jak czytamy, czy czytamy więcej, mniej i tak dalej. No i gdzieś zazwyczaj właśnie w połowie roku, w tym roku troszeczkę później, wychodzi raport o polskim rynku wydawniczym. I on w tym wypadku jest za rok poprzedni. No trochę to trwa, wiadomo, podliczyć wszystko, co się dzieje we wszystkich wydawnictwach w Polsce, łatwo nie jest. No i tak naprawdę tym razem chcę się z Wami podzielić tym, co się w tym raporcie znajduje. On ma tak około 50 stron treści. Do tego jest ze 100 różnych tabel statystycznych. Ja to wszystko tutaj przejrzałam. No i w sumie takie najważniejsze, najciekawsze rzeczy chcę Wam tutaj przekazać. No więc słuchajcie, jest dosyć ciekawie, jest kilka rzeczy, które naprawdę zwróciły na moją uwagę, ponieważ no, nie mówimy tutaj już w tym momencie stricte o tym, czy czytamy, tylko od tej strony drugiej, od tej strony wydawniczej. Są to bardzo, bardzo ciekawe dane. Wynika, że no, ponad 33 tysiące książek zostało wydanych w Polsce w zeszłym roku. Tutaj mam na myśli ilość tytułów, broń Boże nakład. Jest to troszeczkę więcej tytułów niż w roku poprzednim, 1500 więcej. Także jest to dosyć duży wzrost, bo to jest wzrost o prawie 5%. Także, no ale jest to ogólnie taka liczba, która wydaje się stać na pewnym poziomie, gdzieś pomiędzy 35 tysięcy. To jest w tym momencie taki standard, który wydajemy co rok. Najwięcej w ogóle w historii, odkąd jest to mierzone, wydano w 2017 roku, potem w 2019, no i wiadomo, potem była pandemia, wszystko się zepsuło i zaczyna to rzeczywiście odbijać troszeczkę, chociaż też różnie to wygląda, bo w zeszłym roku wydali się mniej, w 2022 roku wydali się mniej, w 2023 więcej, no i wszystko wskazuje na to, że jest duża szansa na to, że w 2024 roku wydamy jeszcze więcej. No generalnie dużo jest w tym raporcie właśnie odnośników do tych czasów pandemicznych. Ja za bardzo nie chcę w to wchodzić, bo wydaje mi się, że 3 lata po fakcie już no już zostawmy tę pandemię po prostu jako anomalię z tyłu głowy. Skupmy się na tym, że wydajemy sporo na tle również innych krajów w Europie. Dosyć dużo tych książek, rzeczywiście tytułów wydajemy. Nie wydajemy dużo tytułów, jeżeli chodzi w przeliczeniu na mieszkańców. To też jest dosyć ciekawe, że tu z kolei, tak jak w ilości wydawanych tytułów jesteśmy wysoko, tak w ilości, patrząc na to, ile jest Polaków, no to nie jest już to wtedy tak zadziwiający wynik. No ale generalnie wygląda na to, że jest ten nasz rynek stosunkowo stabilny i generalnie no dosyć dobrze się trzyma, mimo tych wszystkich kryzysów i tego, że wszystko drożeje i tak dalej. No to jeżeli chodzi o rynek, troszeczkę się lepiej dzieje. To też pokrywa się z raportem odnośnie długów, który wyszedł jakoś w zeszłym tygodniu. No tamte dane są troszeczkę, powiedziałabym, no może nie podejrzane, ale wydają się takie nie w pełni wiarygodne, więc jakby nie będę się w tym skupiać, ale jakby główny status quo jest takie, główne, że tak powiem, wiadomość z tych, jeżeli chodzi o długi, no to to, że sytuacja wydawców na rynku w Polsce się polepszyła, odkąd musieli pewnie zaciągnąć długi właśnie związanych z tą anomalią, do której już wracać tutaj nie będziemy. Także generalnie, jeżeli chodzi o liczbę tytułów, to dosyć dobra kondycja. No i co, jeżeli chodzi o to, co się w tych tytułach znajduje? No tutaj również dosyć ciekawe rzeczy się dzieją. Przede wszystkim, co mnie absolutnie nie dziwi, jeżeli chodzi o kategorie tematyczne tych tytułów, które się wydaje, no to wydajemy coraz więcej
powieści. I teraz, żebyście zrozumieli, że tak ten raport to tłumaczy, że taki skok rzędu 1-2% rok do roku w plus lub minus jest generalnie takim skokiem spodziewanym, nieznaczącym. To jest kwestia tego, co po prostu w danym roku się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o ilość książek literackich, czy w skrócie powieści głównie, oczywiście w tym zajmuje się, w tym jest również poezja i tak dalej, książek literackich, no to one w 2023 roku stanowiły 38% całego zbioru tytułów. No to jest aż ponad o 4 punkty procentowe więcej niż w roku poprzednim, 8 punktów procentowych niż w 2021 roku. No i generalnie, bo to się, te statystyki są przygotowywane od 1989 roku i też są bardziej porównywalne, mówmy się, odkąd zmienił nam się ustrój, no to rzeczywiście jest to ogromna zmiana, bo właśnie we wspomnianym 1989 roku, no to te książki literackie stanowiły zaledwie 16%. I to jest naprawdę ogromna różnica, bo o tym, że czytamy więcej, no to już wszyscy wiedzą w tym roku. To był nasz ogromny sukces, to, że troszeczkę te statystyki czytelnictwa wreszcie drgnęły w odpowiednią stronę. No i okazuje się, że rzeczywiście ten rynek również się zmienia na korzyść książek literackich. No ale gdzie ktoś zyskuje, tam ktoś traci, wiadomo. No i co u nas produkuje się mniej, mniej się wydaje? No to jeżeli chodzi właśnie o te statystyki, najbardziej na przestrzeni lat cierpią książki naukowe, bo one 10 lat wcześniej stanowiły 40% wydawanych tytułów, a w zeszłym roku zaledwie 21%. I to jest zmiana, no, ogromna. Naprawdę ogromna. No i z dodatkowych ciekawostek jeszcze poza tymi książkami naukowymi, poza książkami literackimi, to jest jedna grupa książek, które również uzyskuje wzrost, i to są poradniki. Ale to wydaje mi się, że w ogóle jest taki dosyć też zauważalny trend, który jakby te statystyki bardziej potwierdzają to, co my wiemy, że więcej osób szuka no i pomocy online, ale również książkowo. Zresztą troszeczkę mam wrażenie bardziej świadomi no i chętni rozwoju. Także same plusy, moi drodzy, same plusy. No trochę szkoda tych książek naukowych, no ale tu, jeżeli chodzi o naukę, to o jakość, a nie ilość chodzi, więc tak, to z tą myślą Was zostawiam. Mam nadzieję, że tak jest. Jeżeli chodzi o książki literackie, czyli te najbardziej nas interesujące, no to od 2003 roku do 2023 roku mamy ponad podwojenie ilości wydawanych tytułów. I też zmieniają się dosyć mocno, chociaż w sumie nie tak bardzo, rzeczy, które zostają wydawane, kategorie. Romans bardzo dobrze się trzyma, 10 lat temu 22% całości książek literackich, w zeszłym roku 21%. Literatura piękna spadła, bo 10 lat temu wydawaliśmy 31% wszystkich książek literackich, to była literatura piękna, dzisiaj 21%, tutaj mamy spadek, ale zamiast tego kryminał 10 lat temu 8%, w zeszłym roku 9%. To byłam zaskoczona, muszę Wam przyznać, bo wydawało mi się, że kryminału wydajemy znacznie więcej niż 10 lat temu, bo był ten wielki boom. Spodziewałam się również zobaczyć jakąś zmianę w fantastyce, a wydajemy jej cały czas tyle samo, czyli 6% książek literackich. No to jest bardzo, bardzo ciekawe. Co również wydaje mi się nowe, coś co mnie omija osobiście, to jest drastyczny wzrost ilości wydawanych komiksów w Polsce. Ponieważ słuchajcie, 10 lat temu komiksy stanowiły tylko i wyłącznie 4% całości tytułów literackich wydawanych w Polsce. W zeszłym roku to było 16%. Ja w ogóle sobie nie zdawałam sprawy, chociaż widziałam, że to jest coraz bardziej popularne, ale po prostu nie zdawałam się, że to jest 4 razy bardziej popularne ze strony też tej wydawniczej niż 10 lat temu. To jest absolutnie ciekawe. I co mi się wydaje, wiele osób ignoruje, a co ja mam gdzieś zazwyczaj z tyłu głowy, z tyłu, przyznam się, bardzo silną mamy, jeżeli chodzi o wydawanie, kupowanie i jakość, sekcję literatury dziecięcej.
No jest, to są niesamowite wyniki, bo osiągnąć 22% całych tytułów, wiadomo, książki dla dzieci są krótsze, ich się wydaje więcej, ilościowo tytułów, ale to jest naprawdę świetny wynik, tych książek się sprzedaje naprawdę dużo. Jeżeli się porówna to właśnie z tymi raportami ich czytelnictwa i sprzedaży, to akurat kupujemy książki małym dzieciom, czytamy z dziećmi, to jest dosyć, też dosyć mocno też jedna z bardziej promowanych form czytelnictwa w ogóle. No i rzeczywiście to jest bardzo silny segment naszego rynku, się okazuje. Silniejszy niż wiele takiej literatury gatunkowej, która pewnie nam, dorosłym czytelnikom, się dużo bardziej obija, jeżeli chodzi o półki sklepowe i tak dalej, ale okazuje się, że tutaj rzeczywiście ta literatura dziecięca no naprawdę, naprawdę rządzi i ma się świetnie. Wydajemy coraz więcej powieści. Troszeczkę ja czuję osobiście, że nam się ten rynek troszeczkę zatyka, ten powieściowy, że teraz troszeczkę czuję, że no wiecie, no rynek ma swoje cykle i że czuję, że to zaczniemy odchodzić od tej masówy troszeczkę, ale zobaczymy. Wszystko jest, że tak powiem, mówię, do obserwacji. Ja bardzo lubię robić takie obserwacje. Bardzo mnie cieszy fakt, że rynek w kontekście wydawania jest dosyć stabilny, że wydajemy dużo. Co prawda nie dużo per se na liczbę mieszkańców w kraju, ale jeżeli chodzi o rynek europejski, to bardzo dobrze się trzymamy, wydając dosyć dużą liczbę tytułów, że to są tytuły różnorodne. Mnie osobiście cieszy fakt, że wydaje się więcej książek literackich. To są książki, które mnie najbardziej interesują. No myślę, że dosyć duże zmartwienia dla sektora książek naukowych. Bo tam coś się dzieje niedobrego. Wydaje mi się ogólnie, że te dane, które nam tutaj Biblioteka Narodowa dostarcza, nie dość, że są ciekawe, to troszeczkę podtrzymują tą atmosferę nadziei, którą pierwszy raz poczuliśmy od dawna, mam wrażenie, oglądając te statystyki czytelnictwa w Polsce gdzieś tam w pierwszym kwartale roku, gdzieś w okolicach marca. I teraz mamy potwierdzenie, że to, że czytamy więcej, to również ta podaż również się zwiększyła, że jest większe zainteresowanie książką, więcej wydajemy i też ta książka literacka rośnie w siłę. Mnie to bardzo cieszy, jestem ciekawa, czy to jest trend, który się utrzyma, czy jesteśmy po prostu gdzieś na jakiejś sinusoidzie, która w końcu będzie musiała, czy nas przytka, tak jak wspominałam, że troszeczkę się spodziewam, że na pewno ten wzrost książki literackiej spodziewam się, że troszeczkę wyhamuje ze względu też na koszty, jakie teraz są po prostu wydania. Także jestem bardzo ciekawa, w którą tą stronę nasz rynek zmierza, ale cieszy mnie to, że na razie to, co obserwujemy, to i wzrost i popytu, i podaży, czyli wszystko, także tak powiem, zdrowo jak powinno być. Bardzo mnie to cieszy. No i mam nadzieję, że będzie coraz więcej książek, że będziemy coraz więcej czytać, bo to wszystko, że tak powiem, jest bardzo ściśle ze sobą związane. Cieszę się, że wywarliśmy, że daliśmy tak naprawdę wydawcom możliwość tego, żeby wydawać więcej, kupując ich książki. Także bardzo się cieszę, że to wszystko w tą dobrą stronę idzie i miejmy nadzieję, że tak zostanie. Jestem ciekawa, czy Wy sądzicie tak samo, czy jednak też widzicie gdzieś koniec tych wzrostów, jeżeli chodzi o książkę literacką. Czy spodziewacie się, że troszeczkę wyhamują te statystyki wzrostu i tak dalej? Ja liczę na to, że nawet jeżeli troszeczkę nam podasz, to chociaż żeby to czytelnictwo jeszcze dalej szło do przodu, to już w ogóle by było super. Ale życzę, żeby i rynek wydawniczy się dalej miał możliwość rozwijać. Słuchajcie, wmawia się nam już od, nie wiem, odkąd Google powstał, czyli z dobre 25 lat, że książka umiera. No, powiem Wam, że żadne z tych statystyk, które oglądam co roku, na to nie wskazują. Książka jest naprawdę bardzo mocnym produktem i ja się z tego niezmiernie cieszę. No i co? Chyba z tym Was zostawiam. Ode mnie to tyle. Jak zwykle, miał zakończenie. Narka!